Mamy przygotowywaną ustawę, która ma zmienić całkowicie nie tylko funkcjonowanie sądu, ale moim zdaniem złapać sąd za gardło, mówiąc obrazowo. Więc musimy podważyć autorytet, tak jak podważamy od wielu miesięcy i to się udaje. Media publiczne niestety to robią. I teraz uderzamy w panią prezes, bo część osób czerpie wiedzę tylko z mediów. Nie są prawnikami i tych niuansów prawnych nie rozumieją, więc mówimy, są wątpliwości wobec pani prezes. To może być też, jak część osób to ocenia, taki odwet za to, że jest badane kwestie prawidłowości wyboru prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ja tego tak nie traktuję. Ja uważam, że to jest celowe, zaplanowane działanie, bo do części osób, które oglądają tylko stacje, dotrze, pani prezes, są wątpliwości przy jej wyborze. Rozumiem, to jeśli chodzi o ten prosty przekaz, ale jeśli chodzi o ten bardziej skomplikowany przekaz, to czy nie jest tak, że będzie można ewentualnie podważać decyzję Sądu Najwyższego właśnie w sprawie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, że to jest przygotowanie do tego, żeby zakwestionować ewentualne orzeczenie Sądu Bardzo możliwe, ale to oczywiście jest kwestia przebicia się w mediach, bo wszyscy prawnicy wiedzą, że pani prezes Sądu Najwyższego nie będzie miała żadnego wpływu na konkretne orzeczenie, bo ono będzie wydawane przez Izbę, przez określony skład w sprawie ważności wyboru prezesa Trybunału. Ale będzie to można na pewno medialnie wykorzystać. Natomiast ja widzę to długofalowo, to znaczy mamy za chwilę już zapowiadane zmiany w Sądzie Najwyższym, więc teraz już zabraliśmy się za KRS, prawda, bo tak było, że niszczono najpierw autorytet Trybunału Konstytucyjnego, jak go już rozwalono, to uderzono później w KRS i powiedziano, prawda, że właśnie tak, spółdzielnia prezesów, niezadowoleni jesteśmy z wyboru, teraz idzie Sąd Najwyższy na tapetę. Rozumiem. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.